Zaczniemy od modlitwy, kochani. Dziękuję Ci, Jezu, za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to, że jesteś z nami, za to, że nad nami królujesz i że dodajesz nam Twojej chwały i Twojego życia. Proszę Cię o błogosławieństwo dla tego studium, właściwie też trochę czasu doświadczeń, i prowadź je i spraw, byśmy mogli iść za Tobą. Drogi Jezu Chryste, amen. Amen. Kochani, będziemy dzisiaj mówili o modlitwie. Ale najpierw, zanim zacznę jeszcze ja mówić, to chciałbym się coś was zapytać. Czym jest dla was modlitwa? Jeżeli parę osób byłoby chętne powiedzieć nawet jednym słowem albo jednym zdaniem, czym dla niego jest modlitwa? Rozmową z Bogiem? Czymś jeszcze? Wdzięcznością, dobrze. Czy jeszcze coś? Przywilejem. Przywilejem, okej, okay. Fajnie. Czyli coś takiego naturalnego, super. Przystankiem. Przystanek, dziękuję. Moment na refleksję. Łącznością. Łącznością. Dziękuję bardzo. Jak widzimy, jest dużo różnych podejść do modlitwy. Dla jednych jest modlitwa tym, dla drugich tym. Ale ja chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj, czym dla mnie jest modlitwa, bo trochę w życiu przeżyłem i modlitwa jest dla mnie czymś szczególnym. Otóż tak, modlitwa jest dla mnie rozmową. Jakimś takim momentem, w którym można porozmawiać z przyjacielem, z ojcem. Właśnie takim dobrym czasem, którym można spędzić z kimś. Ale modlitwa z tego takiego pozytywnego, przyjemnego obrazu, to też jest dla mnie orężem. Bronią. Czymś, czym można walczyć. Jest dla mnie po prostu czymś, co pozwala mi w walce, które toczę, a niegdyś toczyłem jeszcze częściej. Ponieważ, jak może już niektórzy z was wiedzą, miałem duże niekiedy problemy. W takim sensie, że zły często mnie atakował. Nieraz miałem momenty w moim życiu, w którym zły bardzo się na mnie uwziął i to nie była taka działalność naokoło, tylko taka bardziej bezpośrednia. I opowiem wam, jak ta broń działa w moim życiu. Bo nieraz i nie dwa byłem ofiarą właśnie ataków złego, a najsilniejsze one były zaraz po samym chrzcie. Mieszkałem wtedy w Krakowie, w Bursie. Żeby było śmieszniej, w bursie jezuickiej, w której rozdawałem wielkie boje. W bursie tej. I to był dla mnie naprawdę ciężki czas. Opowiem wam trzy historie. Żeby się nie rozwodzić nad tym tematem zbyt długo, bo lepiej jest mówić o dobrych rzeczach niż o złych. Ale żeby złapać ten klimat tej historii. Wyobraźcie sobie, że często miałem tak, że noce nie były dla mnie dobre. Jak czasami czytacie w Biblii, nie ulęknę się strachu nocnego, to powiem wam, że jak to czytam, ja naprawdę, ale to naprawdę wiem, o co chodzi. Bo czasami było tak, że budzisz się w nocy, otwierasz oczy i zaczynasz czuć takie złe uczucie. Takie coś, że nie bałeś się tak nigdy. Miałem raz taką noc, w której bałem się tak bardzo, w ogóle nie wiadomo dlaczego, że jedyne, co chciałem zrobić, to żeby ktoś mnie zakopał, żebym nie musiał być na powierzchni, albo po prostu wziąć i umrzeć. Tak się bałem. I wyobraźcie sobie, że myślę, że to nie było tylko i wyłącznie taki strach o po prostu. No bo był on tak przeraźliwy i tak mocny, że naprawdę był trudny do poradzenia sobie z nim. Ale zawsze była jedna rzecz, która mnie ratowała. I właśnie to była ta broń. Modlitwa. Zawsze, kiedy byłem w takim stanie, w którym ciarki przechodzą, w którym człowiek czuje się źle i właściwie to najlepiej, żeby było, jakby zniknął z powierzchni ziemi dla niego, to wtedy się modliłem. I wtedy strach odchodził. Kolejna historia jest taka, tak samo w tej bursie, że miałem coś takiego, że czasami w nocy budziłem się
I ktoś mnie po prostu wołał po imieniu. Wyobrażacie to sobie? Leżycie sobie słodko w nocy pod ciepłą, wspaniałą kołdrą. Najedzeni. Zadowoleni z życia, że jutro nie trzeba wstawać rano. A tu nagle słyszycie: Kuba. I ktoś cię woła. I to nie jest taki przyjemny odgłos. Czasami jest to taki odgłos, który sprawia, że naprawdę się boisz. I to nie jest przyjemny głos. Nikogo nie ma w pokoju, a właściwie nawet w całym budynku, bo akurat to były ferie. No i słyszysz coś takiego. Jak myślicie, co się w takim momencie robi? Modli się. Ja wtedy się modliłem. I powiem wam, że za każdym razem, kiedy słyszałem coś w nocy, kiedy budziłem się ze strachem, to kiedy się modliłem, to wszystko jakby odpływało. Już nie było strachu, nie było głosów, które mówiły. To kolejne wydarzenie, które wam opowiem, zdarzyło się już na WSTH. Nie wiem, czy opowiadałem wam tutaj o pewnej postaci, która chyba męczy moją rodzinę już od dłuższego czasu, ale pewnego dnia miałem coś takiego, że śpię sobie, bo to najczęściej zawsze w nocy, i mam coś takiego, że czuję, że nie mogę, że przestaję móc oddychać i się ruszać. I jakby wiem, że zaczynam, że jestem we śnie, ale nie mogę nic z tym zrobić. No i wyobraźcie sobie, że wtedy sobie pomyślałem: dobra, jeżeli będę mógł wypłynąć spod kołdry jak taki węgorz i sobie latać pod tym, to znaczy, że śpię. No i wyleciałem i zacząłem takie coś robić, tak sobie fruwać w powietrzu. Ale cały czas jakby to było takie uczucie, jak wiedziałem, że śpię. Ale to akurat była ta przyjemna część, bo wiecie, pofruwać sobie w powietrzu jest fajnie, takie naprawdę ciekawe uczucie. Ale potem zaczęło się robić coraz gorzej. Potem zacząłem czuć, że moje ciało przeszywa coś. Że chcę się ruszyć, chcę wziąć oddech, ale nie mogę. Zacząłem na przykład mieć coś takiego, że zacząłem widzieć za oknem coś i zmieniały się pomieszczenia. Raz to była kuchnia jakaś, raz takie rzeczy. Niekiedy było tak, że pojawiło się nagle radio, które zaczęło grać jakąś taką starą muzykę. Zaczęły pojawiać się różne lampy i coś za ściany zaczynało pukać. I za każdym razem, kiedy tak puknęło to coś, to po prostu wszystko się odpalało, było jasno, było po prostu głośno, bo radio zaczynało grać bardzo głośno i zaczęły się zmieniać te pomieszczenia i to było bardzo dziwne uczucie. Ale widziałem też tymi oczami takiego w śnie, tą postać, wysoką, czarną postać. Może jeszcze wam kiedyś opowiem, bo to jest główny antybohater mojego, no może nie główny, ale jeden z antybohaterów mojego życia. I kiedy czujecie, że ta wysoka pod sam sufit postać idzie do ciebie i tylko wali w ścianę, to zaczyna się robić nieciekawie. Zaczynacie czuć wielki strach. Kiedy idzie, jest coraz bliżej, czujecie, że się zaczyna przemieszczać. Jest coraz bliżej drzwi i wiecie, kto to jest, bo odwiedził też waszą rodzinę. Jednej nocy trzy osoby z rodziny widziały tę samą postać. Potem ty też ją widziałeś w innych snach i w końcu ona przychodzi do ciebie tak, jakbyś czuł, że na żywo. I kiedy ma już wejść do twojego pokoju i puknąć, uderzyć w ścianę, w drzwi ostatni raz i ma dojść do konfrontacji, to ty zaczynasz się modlić i mówisz: Jezu, ratuj mnie, pomóż mi, ale jeżeli mam stawić temu czoła, to po prostu to zrobię. I bierzesz oddech i jesteś gotowy do tego, żeby się z tym czymś spotkać. Ale z tym ostatnim puknięciem zaczynasz, bierzesz w końcu oddech, bo tak przypominam, że cały czas jakby nie możesz oddychać. Jesteś w tym takim stanie. I wyobraźcie sobie, że w tamtym momencie czujesz ulgę, bo jest i zaczynasz oddychać swobodnie. Podnosisz się, w końcu możesz zacząć ruszać kończynami. Rozglądasz się
i widzisz, że to jest w końcu twój pokój, nie jakieś inne rzeczy. I powiem wam, kochani, że nieraz miałem takie sytuacje. Może wam się wydawać czasami, że to może być śmieszne, że to, kiedy się jest w takim doświadczeniu, to człowiek wie, że to nie jest łatwe. Tym bardziej, może kiedyś jeszcze wam opowiem, jak to było w moim domu. Chyba, że już mówiłem, a nie pamiętam. I kochani, chciałbym wam powiedzieć, że Chrystus nigdy mnie nie zawiódł. Za każdym razem, kiedy do Niego wołałem, za każdym razem, kiedy się do Niego modliłem, On mnie nie zostawiał. On mnie pilnował. I zawsze, ale to zawsze, zawsze to działało. Chrystus w tamtych momentach był dla mnie jak obrońca, jak ktoś waleczny, po prostu ktoś, do którego mogłem wołać, żeby mi pomógł. I w tych momentach byłem jak taki człowiek, który wspinał się gdzieś na wysoką górę ze stromymi skarpami, ale pod nim osuwa się coś i spada i chce się czegoś złapać, ale nie może i woła ratunku. Ale jest tam ktoś, kto go łapie, wyciąga i pomaga mu. I powiem wam, że byłem jak Anna z pierwszej księgi Samuela. Niech ktoś proszę otworzy pierwszą księgę Samuela, pierwszy rozdział i przeczyta wersety od 12 do 18. 18. Pierwsza Samuela, pierwszy rozdział od 12 do 18. Proszę, żeby ktoś kogoś na przeczytał. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej usta, lecz Anna ledwo szeptała, tylko barki jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. Rzekł do niej Heli, dopóki już będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwij ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc, nie mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiła. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiła. Ona zaś rzekła, oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Dziękuję serdecznie. Co robi Anna w tej historii? Modli się? Dobrze. Ale modli się to jest za mało powiedziane. Według mnie to jest półprawda. Ponieważ Anna robi o wiele więcej. Anna wylewa duszę przed Bogiem. Anna robi to w sposób taki niesamowity. To jest taki jakby ostateczny rodzaj modlitwy. I wiele razy w swoim życiu miałem okazję po prostu tak robić. Modlitwa jest Anny naprawdę jest wspaniała, ponieważ pokazuje nam konkretny typ modlitwy. Taki rzewny, oddany, kiedy mówisz naprawdę to, co ty myślisz. Kiedy mówisz naprawdę to, co czujesz, a nie stosujesz modlitwę, taki typ modlitwy, ukułem taki termin modlitwa odbębnieniowa. Jak myślicie, co to oznacza? Tak jest. Pomodlić się jej z głowy. Kiedy modlimy się, być może z przyzwyczajenia, może dlatego, że wypada. To modlitwa Anny pokazuje, jaka jest moc modlitwy tej rzewnej, takiej pełnej emocji. Bo czasami przeintelektualizowujemy. Tak jest, udało się. Modlitwę naszą i robimy to tak po prostu, muszę zawrzeć w tej modlitwie to. Ale czy naprawdę z Bogiem dzielimy się tym, czego potrzebujemy? I powiem wam, że dla mnie modlitwa jest praktycznie jak oddychanie. Bierzesz dech i robisz to cały czas. Powiedzcie mi, ile człowiek jest w stanie wytrwać bez oddychania? Ile? 20 minut. No to powodzenia życzę. To nawet jeżeli 20 minut. To dość krótki wycinek czasu, prawda? Nie jesteśmy w stanie zrobić tego zbyt długo.
I chciałbym wam opowiedzieć właśnie, jak działa to oddychanie, co nie? Jak to działa? Tlen, pobieramy tlen z powietrza, wchodzi on do płuc, z płuc wędruje do krwi, krew przemieszcza tlen do komórek, komórki sobie go tam grzecznie spalają, potem tworzą dwutlenek węgla z powrotem wędruje do krwi, krew znowu przetransportowuje go do płuc i wtedy co robimy? I oddajemy powietrze ze zwiększoną ilością dwutlenku węgla. Więc po prostu tak samo jest z modlitwą, moi drodzy. Tak samo jest z modlitwą. To jest ta wymiana, tym razem już nie gazowa, ale myśli pomiędzy Bogiem i człowiekiem a Bogiem. To jest coś takiego niesamowitego, coś takiego po prostu pięknego. Chciałbym, żebyśmy modlili się zawsze. Żeby nasza modlitwa nie była częścią życia, ale żeby modlitwa stała się życiem. Żeby życie przepełniała modlitwa. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby nagle robić tak, że już przestaję się pracować, bo to nie moja rola, ja muszę się tylko modlić, żeby zaniedbać rodzinę i tak dalej. Nie, nie o to mi chodzi. Ale chodzi o to, żeby nasze życie było taką modlitwą. Stale, żebyśmy wzdychali do Boga. Nawet w małych rzeczach, w radościach i w smutkach. Chciałbym wam opowiedzieć pewną historię z mojego życia, z gór dokładnie, i zastosować to jako taką trochę przypowieść. Wyobraźcie sobie mnie w Krakowie, dopiero co ochrzczonego. W Krakowie zbór potwierdził, że zrobi wycieczkę w góry po to, żebym się zaklimatyzował. Zresztą bardzo świetny pomysł na przyjmowanie ludzi i integrację. Wzięli mnie, pojechaliśmy w góry, było naprawdę super, spaliśmy w Zakopanem i było naprawdę, naprawdę fajnie. Aż do pewnego momentu, tam chodziliśmy sobie szlakami jakimiś mniejszymi i tak dalej, aż do pewnego momentu, w którym pewien pastor, którego imię zaczyna się na M, a nazwisko zaczyna się M też, więc może wiecie, który to, wpadł na świetny pomysł, żeby pójść w góry. Wyżej. Na rysy. Ja bardzo jestem wdzięczny, że podjął za mnie tą decyzję, bo mogę dzisiaj wam opowiadać tę historię, co nie? To jest naprawdę dobra historia do opowiadania jako przykład. Ale wtedy to był mój pierwszy szczyt w ogóle. Więc pierwszy szczyt i pójście na rysy, to powiem wam, że... Powiem tak. Używałem więcej czterech niż dwóch kończyn. Kiedy patrzyłem w dół... Nie było ciekawie, było ładnie, tak, ale raczej lubiłem tą stronę, w której było widać więcej niż mniej gleby, prawda? No i właśnie tak było. Na szczęście, kiedy już szedłem i ten łatwy moment, może nie dla mnie, ale dla innych już górzarzy, że tak to nazwę, się skończył, to miałem takiego przyjaciela Kamila. Tam był taki, jeszcze go tak dokładnie nie znałem, ale taki Kamil był dla mnie taką niesamowitą podporą. Wiecie, takim naprawdę, naprawdę w tamtym czasie ja uważałem go za prawdziwego anioła, bo gdyby nie on, to bym nie wlazł na tą górę. Bo wiecie, pierwszy raz człowiek się wspina i idzie na rysy. Ma iść łańcuchami, jakieś skałki są, nie wiesz, gdzie nogi postawić, a ten człowiek ci mówi, dobra Kuba, tutaj się łapiesz, stawiasz nogę i ciężar opierasz na nodze, nie? Żeby nie na ręce, bo się szybko zmęczysz. Nogami się podnosisz tu i idziesz za nim wpatrzony jak w obrazek. Ale co robisz przy okazji? Za każdym razem, kiedy masz postawić krok, robisz... I to jest... Panie Boże, daj mi nie zginąć. Amen. Jeszcze jeden krok. Panie Boże, pomóż. I tak za każdym krokiem. I powiem wam, że to jest... Niesamowite, ile ja się wtedy modliłem. Naprawdę modliłem się wtedy więcej niż przez chyba całe moje życie. Bo każdy krok najmniejszy był okraszony modlitwą. I to było wspaniałe. I dosłownie modlitwa była moim oddechem. Bo nie miałem innego wyboru. Kochani, kiedy doszliśmy do grani, kto był w rysach? Kto dotarł na szczyt? To wiecie, że tam jest w pewnym momencie taka... Ta grań i potem
jest tak, że idziesz przez nią, potem jest rzeczywiście szczelina, potem wchodzisz tam na szczyt, ale zanim ta szczelina w ogóle, to najpierw masz po lewej śmierć, a po prawej zniszczenie. Stoisz i w ogóle zastanawiasz się, co ty tam w ogóle robisz. I kiedy miałeś problem z wysokością, kiedy było fajnych dużo polan, to wtedy, to teraz masz problem z wysokością, kiedy po lewej widzisz, że jak się potniesz, to zginiesz, a po prawej to zginiesz też. To naprawdę nie było łatwe dla mnie doświadczenie. Ale na szczęście był ten Kamil i ta modlitwa, która mi pomagała. Tak jak wtedy się modliłem, to o. I w końcu wszedłem na szczyt. I co było na szczycie? A, piękne słońce, tak. Ciepło, niesamowicie, wspaniały widok. Po prostu człowiek mówi, było ciężko, było, ale się opłacało. I kochani, wyobraźcie sobie, że ta góra, na którą ja właziłem, to nasze życie. Kroki to nasze decyzje i etapy w życiu. Oddech przed każdym krokiem, który ja robiłem, to zresztą jak to w praktyce wyglądało, to jest modlitwa. A wejście na szczyt to koniec naszej drogi. Wielki srebrny stół, nasz Zbawiciel, nowy świat, nowa ziemia i całkowicie nowa rzeczywistość bez grzechu i tych wszystkich utrapień. I tam, kochani, zmierzamy. I w tym nam dopomaga ta właśnie modlitwa. I kiedy sprawimy, że modlitwa jest naszym życiem, to będziemy słuchali tego, który nas zaprowadzi na ten szczyt. Takiego właśnie Kamila, który będzie nas na ten szczyt prowadził. I kochani, mój apel jest do was taki. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Dlatego bracia i siostry, przyjaciele, przyjaciółki i moja ukochana rodzino, módlmy się, tym bardziej w tym tygodniu. Amen.